No na pewno, kiedy się gra w dziesiątkę 30 minuty, to można przeżywać tylko horror, jeżeli drużyna, która gra w dziesiątkę, prowadzi 1-0 i praktycznie do 90 minuty jest pewne zwycięstwo, ale niestety straciliśmy tą bramkę i tak jesteśmy z siebie dumni, bo pokazaliśmy wielki charakter. Grając w dziesiątkę rzadko się to zdarza. Tak, Marian pokazuje, że jest klasowym bramkarzem i cały zespół pokazuje, że to jest topowa drużyna, to jest top polskiej ekstraklasy i jeszcze jak dodamy do tego charakter taki, który dzisiaj pokazaliśmy, to naprawdę możemy w tej lidze dużo zdziałać. Więc wytłumaczymy, dlaczego większość naszych zawodników i sztab trenerski i medyczny noszą wąsy przez listopad. Postanowiliśmy włączyć się do akcji Movember, którą zapoczątkowali dziennikarze NC+. Zgodnie z nimi tworzymy tą akcję w Polsce, jesteśmy pierwszą drużyną. Chodzi przede wszystkim o to, że jednoczymy się razem z mężczyznami, którzy chorują na raka prostaty i raka jąder i zalecamy do profilaktycznych badań, bo wiemy, że ten rak jest bardzo poważną chorobą i zachęcamy do tego. Dlatego jednoczymy się z ludźmi, nosimy wąsy i pokazujemy, że to nie jest nic złego.